Co to u diabła ma być? Wynoście się z mojego domu! Zmień to i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona. Ale nie twoja własność! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu! O, chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętnie mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia. Zabieraj się stąd, albo skuję ci gębę. Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość, bo wysłuchaj, bo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No, tak, prawda, jestem otwarty. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Grzecznie prosiłem, ale nie posłuchałeś. Nie należy do tych, co dają drugą szansę. Nie wtrącaj się, dziwolągu, bo zbierzesz w łeb i się skończy. Panowie, proszę. I właśnie powiedziałeś o jedno słowo za dużo. Sam byłbyś teraz na moim miejscu. Chyba sobie żartujesz. Nie jeden już chciał mnie bić, a kończyło się na wspólnym piciu. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył.